Cześć, jestem Sarge. Witam was wszystkich serdecznie w 66. odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Na początek udamy się do warowni Trahis, jedynej dostępnej warowni w regionie Malis. Na początek przeczekajmy sobie do nocy, zdecydowanie lepiej będzie tutaj zakraść się po zmroku, zwłaszcza że mamy tutaj przywódcę jednocześnie pilnowanego przez wielu elitarnych żołnierzy. Jak widzicie, ja już przed rozpoczęciem nagrywania pooznaczałem sobie tutaj żołnierzy, żeby nie tracić na to czasu na odcinku. I teraz spróbujemy się po kolei z kolejnymi przeciwnikami rozprawić. Dobra, na początek ten tutaj. I teraz ostrożnie, bo właśnie niedaleko mamy tego przywódcę. Niestety nawet nocą, kurczę, widać, że cały czas go pilnują. Myślałem sobie, że może pójdą przynajmniej niektórzy spać, ale nie ma szans absolutnie. Ja najpierw musiałbym jeszcze obniżyć wpływy tutejszej frakcji właśnie w tym regionie, żeby liczyć na to, że przywódca gdzieś sobie pójdzie, albo że przynajmniej nikt go nie będzie pilnować. Więc zobaczymy, może się to uda zrobić. Musimy tutaj po kolei rozprawiać się z kolejnymi żołnierzami. I w ten sposób obniżymy stopniowo siły polis. Na górze jeszcze mamy też żołnierza. Zastanawiam się, co z tym zrobić. Czy na razie go pozostawić? Chyba tak zrobimy. Ale spróbuję dostać się tutaj na górę i zaatakować jeszcze tego delikwenta. Akurat niczego się nie będzie spodziewał. Aczkolwiek mało brakowało i kurde, jeszcze w końcu mnie usłyszą. Oby nie. Kurde, myślałem, że mam pod ręką umiejętność tą, która pozwala mi wyeliminować przeciwnika z daleka, ale było zupełnie inaczej. Na szczęście byłem oddalony od pozostałych żołnierzy i dzięki temu rozprawiliśmy się tutaj. To powiem wam tak, ja sobie przejdę teraz tutaj na drugą stronę. Zastawimy pułapkę od razu, żeby nikt nie wyzywał przypadkiem wsparcia. No i teraz lecimy dalej. Tutaj akurat mamy kapitana, ale problem w tym, że nie za bardzo możemy go załatwić w tym momencie. Przeniosę jeszcze tego żołnierza. Jezu, jeszcze sam zacząłem się palić. Ale o dziwo, nic mi się nie dzieje. Palił się ten żołnierz, ale bezpiecznie dla mnie, więc jest okej. No ale mało brakowało, co? Myślę, że tutaj sobie zostawimy tego gościa i idziemy od razu po kolejnego. Troszkę zmieniłem kolejność w porównaniu do tego, co miałem zrobić. Ale najważniejsze, żeby jak najbardziej obniżyć siły polis, mając nadzieję, że w końcu tamta obstawa przywódcy go opuści zwyczajnie. Teraz zobaczymy. Na razie jeszcze troszeczkę mi brakuje. Tak jest, kolejny zdjęty. Idziemy teraz tutaj, bo na samym wejściu do warowni mamy jednego potężniejszego przeciwnika, którego teraz wyeliminujemy. Dobra, był to jeden z kapitanów. No i tak się składa, że z tej strony mamy spokój, jeśli chodzi o przeciwników, więc zobaczmy. Podpalimy to. O właśnie, i tutaj już jeden fragment paska usunięty. I teraz pytanie, czy jakoś to wpłynęło. Gwardia przyboczna przywódcy przestanie go pilnować. Tak jest. Właśnie o to mi chodziło. Pytanie, ile będę musiał poczekać na to, żeby sobie poszli, bo na razie jeszcze zostają na miejscu. Ale mam nadzieję, że w końcu sobie pójdą i wtedy moglibyśmy go wyeliminować. Gorzej, jak to się stanie dopiero wtedy, gdy ja bym to miejsce opuścił. W takim przypadku musiałbym, kurczę, jeszcze pozwlekać troszkę. Teraz pytanie, czy ja tędy się dostanę na górę? Jako
jakoś dało radę, ale tutaj muszę naprawdę uważać. Bo tego nie zabiję, niestety. A tego? Kapitana na szczęście udało się załatwić. Polemarchę bym sobie zostawił na koniec w takim razie. No i patrzcie, no tutaj jest najgorzej. Spróbuję tutaj zejść. Dobra. I tego wciągniemy. Ja cię kręcę, wszystko zaczyna płonąć. No dobra. Ale widzicie, jak to wygląda. Niestety... ta gwardia przyboczna będzie cały czas tutaj stała. To jest najgorsze. Zostawiamy jeszcze tego polemarkę sobie na później. Wygląda na to, że właśnie ostatnich przeciwników mam tutaj. Więc na razie skupmy się na tym, co jest dookoła do zebrania. Pas awanturnika. Kurde, no... najlepiej właśnie by było, gdyby ta cała gwardia przyboczna sobie już poszła, bo w tym momencie to ciężko tutaj o jakieś ciche podejście, o wyeliminowanie tego przywódcy. A gdyby nie ta gwardia, to byłoby naprawdę już łatwo. Kolejne zapasy wojenne udało się spalić. Dobra, chyba sobie wreszcie idą. Ale nie, na razie... wciąż towarzyszą temu przywódcy, to jest najgorsze. W dodatku zobaczyli, że tam coś się pali, więc też będą teraz bardziej czujni. No ale paradoksalnie może to mi wyjść tylko na dobre, jeśli trochę tutaj sytuacja się skomplikuje. Zobaczymy. Ja na razie oddalam się od tamtych. Patrzcie, jeden wchodzi na górę, żeby wezwać wsparcie. I to będzie właśnie pułapka, którą tutaj zostawiłem. Tak jest. Polemarcha wyeliminowany. To idealnie wręcz. Najgorsze jest to, że właśnie został tutaj ten przywódca. Dobra. Szkoda, że ci pozostali sobie nie pójdą w tym momencie. Spróbuję tego jeszcze gościa wyeliminować. No, nawet niepotrzebnie drugą strzałę wypuściłem. No z taką grupą nie mogę walczyć, bo to od razu narobi mi problemów. Przecież będą od razu przychodzić też najemnicy. Okej, tutaj wejdziecie. Można by było ewentualnie spróbować... a, z inną umiejętnością, tylko że... jednak nie w tym momencie. Nie mogę teraz tego wykorzystać, a szkoda. Skorzystam w takim razie z okazji i przejdę sobie tutaj, póki jeszcze mogę. Oni wcześniej zajmowali to miejsce. Dobra. Uwolnijmy więźniów. Może to spowoduje, że trochę się tutaj zagotuje. Jakby tak zaczęli atakować żołnierzy, to byłoby mi to nawet na rękę. No nie. Tutaj nie dałem rady. Miałem jeszcze szansę go wyeliminować, ale już za późno. Na szczęście jestem tutaj dość daleko od pozostałych, więc jest okej. No i dobra. Ciągle cała grupa tam się trzyma blisko siebie, niestety. Za to tu na górze mamy skarbiec Polis, który może znacząco obniżyć wpływy tutejszej frakcji. No i proszę, przywódca jest teraz wrażliwy na atak. Ale co z tego, skoro wciąż pilnują go pozostali? Tu się absolutnie w tej kwestii nic nie zmienia. No, chyba zaczną atakować tych więźniów, których uwolniłem.
Zaczyna się robić niebezpiecznie dla wszystkich. Okej, troszeczkę się przynajmniej rozdzielili. Tyle dobrego. Teraz podpalmy tutaj. Dobra. I jeszcze po tej stronie mamy zapasy wojenne. Tam rzeczywiście zaczęli walczyć ze sobą. To wiecie co? Ja spróbuję tutaj zaatakować. Udało się. Przywódca pokonany. Więc to mamy już z głowy. A ta cała gwardia przyboczna może już zostać pominięta. To jeszcze tylko pozwolę sobie dostać się tutaj i spalić te ostatnie zapasy wojenne. Tak jest. Myślę, że nie będę już tego przywódcy przeszukiwał, bo to oczywiście byłoby bardzo ryzykowne. On tutaj gdzieś padł, gdzie mógłby być idealnie teraz na widoku w zasadzie. Łuk bandyty, nowy poziom. Opuszczamy zatem teraz tę warownię. Chyba, że ewentualnie spróbowałbym jeszcze wyeliminować tego gościa tutaj. O, on tylko wchodzi teraz. To pójdę za nim. Dobra. No i tak naprawdę możemy się zabrać tutaj za kolejny podbój w tym momencie. Najważniejsze jest to, że i ta lokacja została w 100% ukończona. Zobaczcie tylko na to, już niczego więcej do roboty nie mamy. No i spróbuję teraz pomóc armii spartańskiej, żeby przejęła ten region. Na początek zainwestujmy jeszcze odblokowany punkt zdolności w ulepszenie naładowanego ciężkiego ataku, dzięki czemu obrażenia wzrosną o 150% przy takim właśnie mocnym uderzeniu, a ponieważ dość często z tego korzystam, to myślę, że przyda się to jak najbardziej. No i teraz rozpocznijmy podbój. The mighty warrior with the broken spear. Your timely arrival puts us in the perfect position for a push on Athenian borders. If you'll join us on the battlefield, of course. I'll join you. Good. We're glad to have your sword. A bad day for Athens! A glorious day for Sparta! No i dobra, i tutaj standardowo oczywiście atakujemy Ateńczyków, skupiając się przede wszystkim na jakichś kapitanach. Zaraz się powinni mi pojawiać tutaj na mapie. Dopóki nie, to jeszcze eliminuję pozostałych. I podobnie jak to zrobiłem ostatnio, tak i teraz pokażę wam po prostu fragmenty tej walki. Jakieś najciekawsze momenty, kiedy eliminujemy poszczególnych kapitanów. Zaczynając od tego właśnie tutaj. Myślę, że w przypadku podboju może weźmiemy sobie właśnie broń ciężką, bo na dużą grupę przeciwników się to jak najbardziej może przydawać. Zwłaszcza jeśli połączymy ze sobą te potężne ataki. Pierwszy kapitan już pokonany, co też oczywiście od razu spowodowało, że niebieski pasek zmalał. O, patrzcie, kogo my tu będziemy mieli? Chyba jakiegoś najemnika przed sobą. Are you done dirtying your spear with the weak blood of these soldiers? Aha, zabij wrogiego Herosa. No dobra, to jest potężniejszy przeciwnik. Trzeba się z nim uporać możliwie jak najszybciej, w miarę możliwości. Przełączę się jednak na miecze w takim razie. No i cóż, wpakujmy w niego wszystko, co mamy. Jeszcze, kurde, jedna strzała by wystarczyła, ale akurat mi tutaj przeszkodzili. No nie, jeszcze się podleczył skubany, no. Fatalna sprawa. Może teraz się uda? Ale będzie ciężko, bo tutaj jest zbyt duży tłok, niestety. Wciąż tutaj atakują. Dobra, trafiłem nie tego, co trzeba. No ale lecimy w takim razie na ciebie. Tylko uważamy na te ataki, których się nie da zablokować.
Byłem naprawdę bliski, żeby go pokonać, a tu proszę, się skomplikowała sytuacja w momencie, jak zaczął się leczyć. Dobra, może teraz? Tak jest, udało się. I to był jednak właśnie najemnik. Od razu możemy sobie przeczytać jakieś konkrety na jego temat. Zaraz wejdziemy na 5 stopień, jeśli chodzi o najemników. Całkiem sprawnie teraz idzie eliminacja kolejnych kapitanów i myślę, że lada moment powinniśmy tę bitwę wygrać. Dobra. Wystarczy jeszcze pokonać kogoś? Nie, to już jest koniec, czyli wygraliśmy i zaraz zobaczymy, jakie będą nagrody. A jest szansa na 2 elementy wyposażenia. Tym razem wypadło 1. No i jest podsumowanie. Tymczasem przeniosłem się do Fokidy, a konkretnie do tablicy z ogłoszeniami, bo chciałem sobie przy okazji przyjąć jakieś zlecenie, tym razem na najemnika. Moglibyśmy go wyeliminować, żeby też wejść na wyższy, 5 już stopień. No a też będziemy mieli pewnie jakąś informację na temat nowego najemnika, chyba że to jest jeden z tych, których już miałem wcześniej oznaczonych. Ponad kilometr drogi, żeby się do niego dostać. I patrzcie, to się dobrze składa, bo ja i tak miałem w tym kierunku się udać, więc po prostu będziemy chcieli go na pewno wyeliminować. Tutaj wam chciałem pokazać, że w trakcie tej bitwy dostałem informację o nowym najemniku. Pitakos, zwany Rabusiem Grobów, proszę bardzo, ale to dopiero na 39 poziom doświadczenia. A tutaj mamy tego, którego muszę teraz wyeliminować, nieodkryty. No dobra, to dopiero go poznamy rzeczywiście. I jeszcze też za podbój dostałem nową broń, którą teraz sobie może wezmę. No akurat wyglądają te obrażenia na sekundę identycznie, różni się jedynie w pozostałych kwestiach, ale dla odmiany możemy sobie to wybrać. Oprócz tego udamy się teraz do Kowala, żeby wykupić sobie jakieś surowce, które niewątpliwie powinien tutaj mieć. I proszę bardzo, mamy 99 sztuk drewna. To mi się przyda jak najbardziej. I do tego szkło obsydianowe. To już oczywiście warte odpowiednio więcej, ale mam prawie 200 tysięcy drachm, więc naprawdę nie muszę tutaj oszczędzać. Przejdziemy teraz tutaj, dlatego że jeszcze na północ stąd mamy właśnie jedną miejscówkę, do której do tej pory się z jakiegoś powodu nie udałem. Wszystkie okoliczne pytajniki zostały już przeze mnie wcześniej wyeksplorowane, ale to ominąłem do tej pory. Teraz zaległości jak najbardziej sobie nadrobimy i jak już to wykonam, to wtedy przeniesiemy się do punktu widokowego na wschód stąd, tam gdzie mamy pozostałe jakieś znaki zapytania. Tylko tutaj jeszcze muszę uważać na wilka. Dobra, rozprawiliśmy się. Nie chcę, żeby mnie zdradził przed przeciwnikami, a mamy tutaj obozowisko łuczników przed sobą. Powinno pójść całkiem sprawnie, mam nadzieję. Chociaż trochę ich tutaj jest, to też trzeba przyznać. Na razie podejdźmy bliżej. Okej. Tutaj mamy 3. To wiecie co? Zróbmy to na szybko. Po prostu uwielbiam tą serię. Naprawdę można błyskawicznie rozprawić się z dużą grupą wrogów. W tym przypadku prawie ze wszystkimi. No bo zostało nam tylko jeszcze pokonać tą główną łowczynię. Więc teraz się z nią rozprawię. Ładowany ciężki atak, który sobie ulepszyłem. Proszę bardzo, jeszcze większe obrażenia i to widać. No i to załatwiło całą sprawę. Przy okazji bym sobie ją jeszcze przeszukał, jeśli mogę, ale tu będzie chyba problem lekki. No dobra, to mniejsza z tym.
Najważniejsze, że gdzieś tutaj mamy jeszcze jakąś skrzynię, a konkretnie tą. Brązowe buty na 31 poziomie, no a raczej nic specjalnego. Lokacja ukończona w każdym razie i teraz wyruszymy sobie tam właśnie, przejdźmy zatem na mapę. No i najlepiej będzie dostać się tutaj, a później po kolei będziemy pytajniki zaliczać. No już prawie zapomniałem, jakie tutaj ładne widoki są dookoła, a to rzeczywiście jeden z takich punktów widokowych, który zdecydowanie zapadał w pamięć. My w każdym razie tutaj skakać nie będziemy, dlatego że wręcz przeciwnie, będę musiał się tam jakoś wspiąć. A to oznacza małe komplikacje. Chociaż nie, tutaj widzę, że po tych górach sobie spokojnie przejedziemy konno i później tylko trzeba będzie się kawałek powspinać. Chociaż może się okazać, że będę w stanie jakoś tędy przejechać. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. No, wydaje się, że tak. Normalne podejście. Zakątek myśliwego przed nami. Okej, sporo teraz tych łowców, jakichś myśliwych spotykamy na swojej drodze. Główna łowczyni. They'll be watching for me. I need to be careful. No, zapraszam bliżej. I need to take a closer look. Who's doing that? Dobra, teraz odwróciłem uwagę. Niech tutaj przyjdą bliżej jeszcze. I guess it was nothing. Tak jest. Teraz ta główna łowczyni, uwaga. Proszę bardzo. O to chodziło. Teraz już mogę z wami sobie powalczyć. Chociaż tutaj też jest jedna jakaś potężniejsza, widzę, po tym złotym wskaźniku. Ale to też sobie poradzimy. Jezu, jaka zakrwawiona. No ale dobra, poradziliśmy sobie. Spartańska przepaska w nagrodę i jeszcze jakaś skrzynia. A w środku łuk łowcy, a jakżeby inaczej. Druga skrzynia tutaj z drugiej strony. Też oczywiście ją sobie otworzymy. Sztylet łotrzyka, ale zwykły. A zatem nic specjalnego dla mnie. Od razu ruszamy dalej. A proszę, czyli tamtego najemnika spotkamy. Ciekawe, gdzie teraz by było najlepiej. Tu nieodkryte miejsce. O, a swoją drogą właśnie z tą Doliną Węża było związane jedno zadanko. To znaczy, z tą Doliną Węża było związana właściwie zagadka z Ostrakonu, a skojarzyłem to dlatego, że dopiero co przeczytałem sobie niedawno te zagadki i właśnie była mowa o tym posągu, który już zwrócił moją uwagę z daleka wcześniej. Chociaż nie wiem, czy teraz się będę zajmował rozwiązywaniem tej zagadki. Bo chodzi o to, że ten posąg nam wskazuje kierunek, w którym powinniśmy się udać, żeby właśnie zgarnąć jakiś skarb będący rozwiązaniem danej zagadki. Więc jeszcze stąd byśmy musieli się gdzieś udać w jakieś konkretne miejsce. Grobowiec Tytiosa, proszę bardzo. Czyli pokazuje mi gdzieś tam, w teorii. Jakby się nad tym zastanowić, tak to powinno działać. I think it's unwise for man to revere Tityos. He angered Zeus and the other gods after all. Od razu uważajmy, bo tutaj będziemy mieli do czynienia z tymi gwardzistami czcicieli. Szczerze mówiąc, już dłuższy czas nie miałem z nimi do czynienia. Więc teraz dobrze będzie dla odmiany się z nimi rozprawić w razie czego. No, tutaj tych gwardzistów musi być jeszcze więcej. Wiecie co? Najpierw to ja przejdę z tej strony chyba. Mamy jednego tutaj przecież. I może dałoby radę go wyeliminować. No, chociaż nie wiem, czy się to uda. Ach.
No jednak się udało jak najbardziej. Kapitan wyeliminowany. Pas Aresa w środku skrzyni. I teraz uwaga tutaj. Kurde, jeszcze jestem za daleko. Nie dam rady gościa przywołać niestety. Dobra, lecimy w takim razie. I został jeszcze jeden, jak rozumiem. Problem w tym, że tam jeszcze ci pracownicy tutaj obserwują. Mam nadzieję, że nie dołączą do walki, że nie będą bronić tego czciciela. Bo tak czasem tutaj bywa. Pozbywamy się jego tarczy i teraz możemy atakować. Wypróbujmy jeszcze tę nową broń. Obrażenia całkiem niezłe, trzeba przyznać. Nie! Chciałem wykonać ripostę, a mnie zaskoczył, kurczę, tym mocnym atakiem. Nie do zablokowania. No ale okej, to już będą wszyscy. Tutaj mamy skrzynię. A po tej stronie starożytna tabliczka i miecz bandyty na 31 poziomie. To też jest coś, co mógłbym sobie ewentualnie wybrać. Dobra, i tutaj... Czyli rozumiem, że jakoś w tym kierunku powinienem szukać rozwiązania zagadki. Jeszcze sobie przypomnę, o co chodziło. Może uda się to zaliczyć w jednym momencie. Bierzemy ten miecz bandyty. Pozostałe rzeczy chyba na razie jeszcze zostawimy na swoim miejscu. A teraz tak. O właśnie, koniuszek palca. W Dolinie Węża spoczywa na wpół pogrzebany olbrzym. Zobacz, gdzie wskazuje jego porośnięty mchem paluch. Stamtąd udaj się na północ i odszukaj wzgórze, na którym się znajduje. A, widzicie. Czyli jakoś na północy. Ciekawe, a może by chodziło o tę miejscówkę. No nieważne, ja sobie tutaj się udam, tak czy siak. A jeśli to nie będzie to, podejrzewam, że jednak nie, to po prostu kiedy indziej sobie tego poszukam i wam pokażę oczywiście rozwiązanie. Ten najemnik, którego muszę też wyeliminować w ramach zadania, widzę, że cały czas się przemieszcza, bo wcześniej chyba był jeszcze gdzie indziej. To więc też muszę się pospieszyć, bo może się okazać, że nie dam rady go, kurczę, dorwać w końcu. Nie mogę tędy się za bardzo wspiąć. Jakoś komfortowo. Ciężko to idzie Kasandrze. Dopiero teraz przyspieszyła. No i dobra. Przywołajmy Phobosa, bo nie będziemy tutaj szli cały czas pieszo. No i ruszamy tutaj na górę, chociaż też nie dam rady tak się wspiąć. Chyba, że jakoś tędy. A no właśnie. Wilcza jama przed nami, no to tutaj uwaga. Oznaczyć tego wilka głównego. Teraz spróbujemy go pokonać. Proszę bardzo. Jeszcze jeden. Sprawa załatwiona błyskawicznie, naprawdę. Muszę tylko powrócić do zwykłej strzały, bo już tych mocniejszych mam za mało. I widzieliście to? Dostałem dziennik tej czcicielki, którą wcześniej, bodajże dwa odcinki temu, pokonałem w regionie Malis, czyli tutaj bym dostał konkretną informację na jej temat. Teraz jest to oczywiście już nieaktualne. To chodziło o nią, tak? Dokładnie. Powiązane przedmioty. To akurat nie to, no ale wiecie. Dostałem taką informację w każdym razie tutaj. Może to właśnie było w tych przedmiotach związanych z zadaniami? Też chyba nie do końca. No dobra, nieważne. Tego nie będę wyposażał. I ruszajmy dalej. A tu jeszcze, kurde, kolejny wilk. Muszę uważać, dobra. I teraz tak, dookoła niczego nie ma, więc kierujemy się już w stronę tej nieodkrytej lokacji. I widać, że cały czas przemieszcza się ten najemnik. Więc kurde, jest mały problem.
A zobaczmy może tutaj, co jeszcze będzie do zrobienia. Here, is there something you need? There's a chest of precious items nearby. The soldiers plan to dedicate it to the gods. What a waste. A waste? Why? If the gods needed gold, then they would be down here with the rest of us. And you've no qualms about risking the anger of the gods to get to this chest. Shouldn't Drachmi be the only god for Amystios? I can tell you where the chest is, but the soldiers guard it well. No dobra, czyli po prostu musimy pokonać żołnierzy, żeby ona mogła odzyskać te pieniądze. So you want me to kill all the soldiers? No, I want you to bring it back. Co i tak się sprowadza do wybicia żołnierzy. All right, I'll do it. Ha, you really are a brave one. You can leave everything to me. No dobra. Bogom nie potrzeba złota, a to też jest po tej stronie, idealnie się wręcz składa. Super. Z kolei tutaj wydaje się, że to jest tylko jakaś mieścinka do eksplorowania. Przejdę chyba górą, chociaż kurde, widzę, że to jeszcze mnie wyżej jakoś prowadzi. Tutaj mamy tego najemnika, słuchajcie. Szani zwany Zdolnym. No dobra, jeszcze w dodatku towarzyszy mu chyba wilk, więc będę musiał uważać. Ale przeczytajmy co nieco na jego temat. Niech mu się tylko to załaduje. Szani z miejscowości znanej jako Pagaj od dziecka wyróżniał się sprytem i inteligencją. Jego rodzina wydała wszystkie pieniądze na jego edukację i popadła w długi. Gdy Szani dorósł, poprzysiągł oddać swoim rodzicom wszystkie drachmy, które w niego zainwestowali. Wybrał karierę najemnika. No chyba nie muszę mówić, że Szani od razu się to imię kojarzy z Wiedźminem. Gdzie to było imię dla kobiety tak w ogóle? I tutaj na tym piątym stopniu... A, proszę, odwoją kontrakty za 20% mniej pieniędzy. Czyli będziemy musieli mniej płacić za odwołanie. Dobra, ja bym go zaatakował. Off we go now. Problem w tym, że jak on tak będzie jechał, to nie będzie takie proste. Teraz go w locie nie załatwię. Skubany, mógłby się zatrzymać. Dobra, wiecie co? Zróbmy to tak. Aj, jeszcze tutaj żołnierze. Nie chcę na razie wzbudzać podejrzeń. Strzelimy stąd. A, tylko że muszę zejść jednak, kurde. Myślałem, że dam radę z poziomu wierzchowca, ale nie za bardzo. Zatrzymaj się, stary. Szkoda, że nie mogę go właśnie tutaj od razu zlikwidować z poziomu wierzchowca. Ale zrobimy to w ten sposób. Teraz zejdzie. Tak jest. No, dalej nie zaatakuje. Trafiony. Jeszcze raz. Uwaga na tego wilka. Dobrze. No i pora walczyć. Z wilkiem się rozprawiłem. A teraz jeszcze najemnik. Oddawaj tarczę w pierwszej kolejności. Teraz możemy walczyć, kurczę. Dobra. Załatwiony. Jeszcze trzeba będzie potwierdzić zabójstwo. No i nagroda zdobyta z automatu za wykonanie zadania. Tak więc wszystko poszło jak należy. Bardzo dobrze. A w związku z tym od razu bym sobie powrócił do tego zadania wcześniejszego. To było chyba tutaj, prawda? Dokładnie. Odzyskaj pieniądze. A, to co ciekawe, jest nawet tutaj troszeczkę dalej. Ale tak jak myślałem, sanktuarium mamy przed sobą, ale
Nic konkretnego tam nie musimy robić. Więc tylko ominiemy sobie tę lokację, rozglądając się może po drodze. I skupimy się na odzyskaniu tych pieniędzy. A to jednocześnie będzie oznaczało, że zostanie mi już tylko jedna miejscówka do splądrowania, do odkrycia. I to będzie tamta najbardziej wysunięta na wschód, już blisko kolejnego regionu, do którego jednak na razie nie będziemy się udawać. A patrzcie, jednak mamy tutaj coś do zrobienia. Gwardziści do wyeliminowania. Kurde, to zdecydowanie jest tutaj co robić. No dobra. Takie proste to nie będzie. Patrzcie tylko na to. Najgorsze jest to, że tu jest pełno ludzi, którzy mogą być świadkami tych zabójstw. Tutaj skrzynia, jeszcze po tej stronie coś. Albo ktoś. A tam się będziemy musieli udać w ramach zadania. No dobra, zróbmy tak. Przeczekajmy sobie do nocy i spróbujemy właśnie wtedy zadziałać. W takich miejscach, gdzie znajdują się jeszcze jacyś cywile, to zdecydowanie lepiej to zrobić w ten sposób. No i teraz ostrożnie. Nie wyeliminuję pewnie go od razu, ale trzeba spróbować. No proszę, jednak się udało. Jezu, jeszcze się podpaliłem, no cudownie. O Jezu, nie. Czy naprawdę tutaj muszą akurat przejeżdżać? W takim momencie. Dobra. Rozprawię się z tym tutaj może na początek. Akurat będę ukryty. Chociaż nie, widzę, że Kassandra sama tutaj wyszła. Dobra, lecimy dalej. Na szczęście ci mieszkańcy tutaj nie sprawiają żadnych problemów. No dobra, tutaj mamy Ostrakon. W Delfach będzie jakaś zagadka do rozwiązania. Ciężki łuk dostaliśmy. No to może być akurat łuk, który mi się przyda. Coś mi się wydaje. Zobaczmy. Myślę, że mogę sobie wymienić na to. Idźmy dalej. Po tej stronie będzie jeszcze więcej przeciwników do pokonania. Ostatni skarb. Ale właśnie aż trzech gwardzistów. Jeden już idzie w moją stronę. Jezu, ludzie, idźcie stąd, naprawdę. Dobrze. I tych dwóch pozostałych mamy oznaczonych, więc też nie powinno być problemu. Tak jest. Teraz to już w biegu mogę załatwić resztę kwestii. Mieliśmy świadków kradzieży, niestety. A świadków zabójstwa też pewnie będziemy mieli. O dziwo nie, o dziwo się to nie nabiło. No ale dobra. Sanktuarium oczyszczone zatem. I teraz wchodzimy tutaj na górę. To jest taki jakiś mały obozik, nawet nie oznaczony konkretnie na mapie. Więc też przeciwników nie spodziewam się zbyt wielu. Tamta zleceniodawczyni mówiła, że rzeczywiście możemy się spodziewać towarzystwa. Ale myślę, że Kassandra powinna sobie poradzić. Zaraz ich pooznaczamy oczywiście. I zastanowimy się, czy robić to jakoś bez wykrycia, czy po prostu ich zaatakować z automatu. Okej, tak to wygląda. Dobra, to wykonamy serię zabójstw i tyle. Proszę bardzo.
Został jeden, którego teraz bez problemu pokonamy. Ale poleciał. Nawet się nie zdążył podnieść, a już go załatwiliśmy. No i o to chodziło. Dobra, zabierzmy tutaj co się da. Podpalimy to. I najważniejsza jest ta skrzynia. Sakiewka drachm. Ciekawe, czy będzie napisane, ile jest tych drachm. Zobaczmy sobie tutaj w ekwipunku. Raczej wątpię. No ale tak czy siak jakąś nagrodę dostaniemy. Łapówki, płatności, długi i okupy. Twarda waluta na twarde czasy. Tak, czyli taki bardzo ogólny opis w tym przypadku. Tutaj nie sądzę, żebym zdobył coś, co chciałbym teraz założyć. Czyli jest drugi poziom, ale widzicie, że mniej pancerza. Tutaj to samo. I tutaj podobnie, nic ciekawego. No dobra, wracamy w takim razie do tej szabrowniczki. I tak muszę kierować się w tę stronę. Did you get it? It's all yours. You're a true warrior. Take this as payment. Doesn't look like this life is offering you much. But another awaits aboard my ship. Sail with me. We need someone like you. I thought you'd never ask. When do we set out, friend? No proszę, jaka chętna. Chociaż oczywiście, jak to zwykle bywa w takim przypadku, raczej nie możemy się spodziewać niezwykłych statystyk. To znaczy, dostajemy nawet niezłe, ale tylko jeden jakiś atrybut ulepszony, bo tak jest w przypadku tych przybocznych oznaczonych na niebiesko. Więc nie będziemy raczej korzystać. Chociaż jest takie jedno trofeum, które polega na tym, żeby przepołowić jakiś statek w przypadku, a raczej w sytuacji, kiedy mamy na pokładzie same kobiety. Więc do tego się może ona przydać, żeby faktycznie to przy jakiejś okazji zaliczyć. Ale jeśli chodzi o takie dłuższe przeprawy morskie, no to raczej będziemy korzystać z tych legendarnych przybocznych, prawda? Głupo to by było z nich rezygnować w sytuacji, kiedy mamy ich tylu. No. Niebezpieczne to było, ale na szczęście jeszcze taka wysokość nie jest dla naszego konika problemem. No i przed nami ostatni obóz w tym regionie. Wieża odosobnienia. Kolejna starożytna tabliczka będzie do odnalezienia. Dobra. Widzę, że kurde, prawie że sami przeciwnicy też oznaczeni tutaj na złoto. I patrzcie, mamy Halcona legendarnego. Może nawet przydałoby się właśnie go zwerbować. Ale w takim przypadku powinienem go zostawić sobie jednak na koniec, prawda? Problem w tym, że oni tutaj są wszyscy niedaleko siebie. Więc chyba jednak szybciej będzie po prostu się z nimi rozprawić. No chyba, że będę ich tak po kolei przywoływał. Co nie jest takim głupim pomysłem, biorąc pod uwagę, że jest tutaj sporo miejsc, w których możemy się trochę poukrywać. Ostrożnie teraz. Dobra. Zapraszam następnego zatem. Mam nadzieję, że ten drugi się nie ruszy. Proszę, udało się jak najbardziej. A, to ja tego w ogóle nie muszę atakować, no tak. Jasna sprawa. Jezu, mało brakowało. Wejdźmy tutaj na górę. To go nie zabije, ale za chwilę go dobijemy paroma atakami. Dobrze. Pozostali też tutaj przyjdą. Chyba nie do końca. Ale rozumiem, że to jest właśnie ten legendarny, prawda? Oznaczmy jego. Tak jest. No dobra, to zostawimy go sobie na koniec. Zróbmy to w ten sposób.
No, i teraz możemy walczyć w takim razie, mój drogi. O kurde, jeszcze widzę, że z trucizną. Ciężko się tutaj będzie walczyło, znaczy ciężko będzie mi spowodować, żeby go powalić, bo jest tutaj mnóstwo przeszkód i łatwo będzie go wyrzucić gdzieś, gdzie zginie od razu. Może spróbuję tutaj z nim powalczyć. Powinno się udać. Dobra, i teraz ostrożnie. Spróbujmy. Nie, jeszcze jeden atak. Najpierw się musiała naładować i teraz spróbujemy, ale... No gdzie ty idziesz? Jezu, naprawdę. I zaraz się skończy na tym, że naprawdę zginie, bo zostanie przeze mnie zrzucony. Pomyślę, że tyle trzeba się starać, żeby gościa powalić. Dobra, teraz. No i udało się na szczęście. To zapraszam. I have a ship, a good one. What I need is a crew. Are you in? Proszę bardzo, jest ich Halcon, legendarny przyboczny. Od razu pewnie go zwerbujemy. Tak patrząc tutaj. No dobra, na razie sobie zamienię za tego. 433 drachmy, żeby go zwerbować. Przynajmniej trochę inaczej będzie wyglądał od tych pozostałych. I jeszcze w ekwipunku się coś pojawiło w międzyczasie. Nowy łuk, ale na razie go używać nie będę. No dobra, to nie pozostaje nic innego, jak tutaj jeszcze tylko zebrać sobie te starożytne tabliczki. Jak zwykle 4 sztuki. I to będzie absolutnie wszystko, jeśli chodzi o Fokidę. Więc w końcu udało się nadrobić zaległości również i w tym regionie. Tutaj jeszcze... Dla potwierdzenia, jest to cały ten obszar i mamy rzeczywiście wszystkie lokacje odwiedzone, a może i nie, patrzcie, jest jeszcze jedna tutaj, to nawet nie sądziłem. W takim razie szybka akcja, szybka zmiana planów, jeszcze trzeba będzie się tam wybrać. No bo chcę już mieć to za sobą, żeby móc w następnym odcinku powoli kierować się do kolejnego regionu, już prawdopodobnie jednego z tych, w których będziemy również mogli kontynuować wątek fabularny. Już wam mówiłem jakiś czas temu, że mamy do wyboru dwa takie regiony, bo rozdziela się nam teraz fabuła na dwie strony niejako. W zależności od tego, którego zadania się podejmiemy, no to do takiego albo innego regionu trzeba się udać. Tutaj coś czuję, że to będzie kolejny obóz do przejęcia, bo tak przynajmniej to wyglądało z poziomu mapy i faktycznie potwierdza się to tutaj. Obóz 9 dróg. Wejdziemy jakoś tędy czy nie? Nie za bardzo. Ale zobaczmy. Jeden kapitan i dwa skarby. Nie powinno być zatem jakichś ogromnych problemów. No dobra, tak to wygląda. Też porozstawiani całkiem nieźle. Na początek znajdźmy przejście. Bo tej strony też nie ma. Ale już tutaj możemy się przedostać. No i uwaga. O Jezu, akurat byłem w takim miejscu, że jednak nie byłem ukryty, a byłem pewien, że mogę tutaj być spokojnym, no. To niedobrze, to niedobrze. Dobra, nie pozostaje mi nic innego w takim razie jak walczyć. Muszę zwracać uwagę, bo tutaj były te krzaki, ale jedne mniejsze od drugich. I właśnie rzeczywiście nie było informacji, że jestem ukryty. A ja tak sobie spokojnie tutaj podchodziłem, bo myślałem przez chwilę, że wciąż mogę liczyć na ukrycie. Dobra. Weźmy mocniejszą broń. Dobrą właśnie na taką większą grupę. Idealnie. Po prostu uwielbiam ten atak.
Dobra, już mnie tropi łowca nagród, ale za chwilę możemy się pozbyć fundatora nagrody. Zostawię go sobie na koniec w takim razie. Już oczywiście najemnik się zbliża. A jakżeby inaczej. Ale dobra, nagroda wycofana. Więc nie będzie potrzeby tutaj walczyć. Chyba, że ten najemnik tak czy siak ma zamiar przyjść, ale raczej nie. Zresztą jest to najemnik, którego już wcześniej miałem oznaczonego. Skoro tutaj nie przychodzi, no to nie będziemy z nim teraz toczyć pojedynku. Tylko po prostu skupmy się na otwarciu tej drugiej skrzyni, którą znajdziemy tutaj na górze. Dobra, może wejdę od razu tędy. Proszę bardzo, ateńskie koturny tym razem. No i to już naprawdę powinny być absolutnie wszystkie lokacje w Fokidzie. Ja sobie jeszcze poza nagraniem tutaj przejrzę ten obóz dokładnie, żeby jakieś pomniejsze skarby sobie zebrać. Ale widzicie sami, tutaj jest koniec tego regionu właśnie. Faktycznie wszystko odkryte. W takim razie przejdźmy sobie na historyczne lokacje i pokażę wam wszystkie, jakie udało mi się tutaj rzeczywiście odkryć. Zarówno jeśli chodzi o Fokidę, jak i pozostałe okoliczne regiony. Tu jest tego całkiem sporo. Trójnóg Krotoński, Apollo Salaminy. Niektóre już czytałem na bieżąco, ale sporo jest też takich, których jeszcze nie sprawdzaliśmy. O, Dzik Kalidoński, z którym walczyliśmy swego czasu. Czekajcie, bo to też będzie. Źródło Kafisos, proszę bardzo. A co ciekawe, w tym regionie nie było za bardzo historycznych lokacji. Jedynie tutaj w Lokrydzie Alponos. Ale te akurat już pokazywałem chyba swego czasu. No, czyli tak to wygląda. I jak już wcześniej wam mówiłem, naszym kolejnym celem będzie albo Argolida, albo Koryncja. Jeszcze się zastanowię, gdzie udać się w następnej kolejności. Tymczasem zostawcie kciuka w górę, jeśli taki dłuższy odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i usłyszymy się kolejnym razem. Cześć!